Wskaźniki na termometrach będą trzymać się blisko zera, a na drogach nadal trudne i niebezpieczne warunki. Zaczęliśmy ostrzeżeniem, a już teraz więcej informacji o pogodzie. Urszula Matysiak, witam Państwa ciepło. Polska pozostaje w zasięgu układów niskiego ciśnienia, które dość szybko wędrują z zachodu w kierunku wschodnim niż nad Estonii, w zasięgu którego jeszcze pozostawaliśmy, odsuwa się nad Rosję, a z północnego zachodu napływa do nas wilgotna masa powietrza polarno-morskiego. Noc na ogół pochmurna z okresowymi opadami śniegu i śniegu z deszczem. Ostrzeżenie dla kierowców, drogi nad ranem będą naprawdę śliskie. Temperatura od minus 1 do maksymalnie 2 stopni. Do tego umiarkowany wiatr, który chwilami będzie dość silny. Ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale i jeszcze nieco spadnie. Jutro na Pomorzu na ogół pochmurny dzień. Lokalnie pojawi się słaby opad śniegu, ale także śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 0 do 3 stopni nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale słabnący. Ciśnienie w Gdańsku wyniesie 1000 hektopaskali i będzie się wahać. Sprawdzamy jeszcze prognozę dla morza. Wiatr południowo-zachodni nocą będzie osiągał od 4 do maksymalnie 6 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4 nocą, a jutro już raczej 4. Wiatr zacznie zmieniać kierunek na południowy i z kolejnymi godzinami będzie tracił na sile. To była prognoza pogody dla Pomorza. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.